czwartek 3 sierpnia w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie swoje prace brzozowianom zaprezentował fotograf Przemysław Niepokój Hepnar. Wernisaż otworzył dyrektor muzeum dr Mariusz Kaznowski, który przywitał zebranych oraz w bardzo ciekawy sposób przybliżył sylwetkę młodego fotografika. Fotografia w życiu artysty, jak sam podkreśla, jest od zawsze, odkąd pamięta. Fotografował jego dziadek, rodzice i wujostwo. On poszedł w kierunku fotografii artystycznej. Interesuje go człowiek w ujęciu dokumentalnym i reporterskim. Za pomocą zdjęć opowiada historię ludzi. Młody fotograf podkreśla, iż żeby robić naprawdę dobre zdjęcia, potrzebne są bezustanny rozwój, podnoszenie sobie poprzeczki i uczenie się od lepszych od siebie. Niektórzy żartują, iż urodziłem się fotografem, ponieważ pochodzę z rodziny fotografów. Praktycznie wszyscy członkowie mojej rodziny są powiązani w większym lub mniejszym stopniu z fotografią, dlatego chcąc nie chcąc musiałem kontynuować te tradycje rodzinne. Natomiast bakcyla połknąłem dość późno, ponieważ po skończeniu liceum poszedłem do szkoły Krakowskiej Akademii Fotografii, gdzie miałem to szczęście i w ogóle przez całą moją karierę fotograficzną miałem wiele szczęścia do ludzi. W Krakowie poznałem klasyka polskiej fotografii, świętej pamięci profesora Zbigniewa Łagockiego, czy też Tomasza Tomaszewskiego z National Geographic. Nauczyli mnie tego, iż trzeba w życiu podnosić poprzeczkę jak najwyżej i to, co robić to dla ludzi, żeby te zdjęcia miały jakiś sens, żeby nie były po prostu obojętne. Fotografuje pan głównie ludzi, bardzo często są to portrety. Dlaczego? Człowiek w ujęciu dokumentalnym i reporterskim zawsze będzie wzbudzał ogromne emocje wśród odbiorców. Dlatego też wybór tematów do zdjęć jest oczywisty. Będzie to zawsze dla mnie człowiek. Ponieważ kocham ludzi, ich problemy nie są mi obojętne. Chcę to wszystko pokazywać światu tak, jak ja to widzę. Żeby zrobić dobre zdjęcie, mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, iż trzeba być dobrym psychologiem, trzeba umieć słuchać ludzi, nie być obojętnym. Cały czas trzeba obserwować bacznie otaczającą nas rzeczywistość. Również istotne jest to, żeby zdjęcia miały drugie dno, żeby nie były tak oczywiste. Patrząc na daną klatkę, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy znaleźli jakiś głębszy sens. Na swoim koncie posiada kilkanaście wystaw indywidualnych oraz kilkadziesiąt zbiorowych. Ponadto jest laureatem wielu nagród o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Za zdjęcie ukazujące czarno-biały portret dziewczynki otrzymał nagrodę w kategorii profesjonalnej, honorowe wyróżnienie na jednym z największych prestiżowych konkursów w Paryżu. Ponadto jest zdobywcą drugiej nagrody w międzynarodowym konkursie w Londynie w dziedzinie fotografii ulicznej za zdjęcie podróżnego, który nostalgicznie spogląda w okno. Kursy fotograficzne tak traktuję tylko i wyłącznie jako narzędzie do dalszej działalności, jednakże z pewnością pełnią rolę pewnego motywatora. Najważniejszą nagrodą będzie oczywiście ta pierwsza, którą zdobyłem na Międzynarodowym Salonie Fotografii w Bardejowie. Jest to zdjęcie przedstawiające portret Hasyda przybywającego na pielgrzymkę do Leżajska. Nazwałem to zdjęcie obywatel, imigrant czy obywatel świata. Jest to przejmujący portret wykonany w trudnych warunkach atmosferycznych. Nagrodzone zdjęcie w Bardejowie powstało podczas pleneru fotograficznego z grupą plenerową Koła Naukowego Diafragma, którego jestem liderem. Z tym plenerem wiąże się mała ciekawostka, ponieważ poszedłem do sklepu, żeby kupić coś do picia i pomogłem grupce hasydów, ponieważ mieli problem z dogadaniem się z polskim sprzedawcą. Za po prostu tą pomoc otrzymałem 5 euro w nominale jako po prostu w podzięce i później dowiedziałem się, iż w kulturze hasyckiej
Jest to przyjęte jako po prostu gest przyjaźni. Przemysław Niepokój Hepnar jest absolwentem Krakowskiej Akademii Fotografii. Obecnie studiuje grafikę komputerową w mediach w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Młody artysta dwukrotnie otrzymał stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Jest też laureatem nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tej chwili pracuję nad dwoma materiałami. Są to krośnieńskie huty szkła w Krośnie. Niedługo ten zakład skończy 95 lat. I od tego czasu nikt od początku otwarcia tego zakładu nie wykonał fotoreportażu, czyli historii tego miejsca, tych ludzi. Przede mną trudne zadanie. Chcę to wykonać na przestrzeni kilku lat. Myślę, że w jakimś stopniu mi się to uda. Również realizuję materiał na oddziale odwykowym Krośnieńskiego Szpitala Wojewódzkiego imienia Jana Pawła II. Jest to bardzo trudne miejsce, którego się wiele osób obawia. Ja mam taki cel z tym materiałem, żeby właśnie pokazać to miejsce, że nie jest takie straszne, żeby osoba, która później zobaczy ten materiał fotograficzny, nie bała się tam podjąć leczenia. Jeżeli choć jedna osoba po obejrzeniu tego materiału zgłosi się na leczenie, będę wtedy czuł się spełniony. Nie wyobrażam sobie życia bez fotografii. Jest to moja obsesja, pasja, kochanka. Jest to cały mój świat. Ja się nie rozstaję z aparatem i polecam to każdemu, żeby cały czas mieć sobie aparat, żeby uwieczniać te momenty w naszym życiu, które są najważniejsze. Wystawę można obejrzeć do 30 sierpnia bieżącego roku w Brzozowskim Muzeum, ulica Rynek 10. Serdecznie zapraszamy.